Mówiłem, że będzie, no i jest. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w sobotę 19 marca, w sobotę, która w sumie nie jest sobotą Wielkiego Postu, bo dzisiaj jest uroczystość. A kiedy jest uroczystość, to trochę nie ma postu, no ale powiedzmy, że jest post i że jest odcinek. Drodzy panowie, dlatego że dzisiaj jest odcinek dla panów. Jeśli pamiętacie może, jakiś czas temu, w sensie 8 marca był odcinek tylko dla pań i tam wtedy mówiłem, że będzie za jakiś czas odcinek dla panów. Oczywiście większość myślała, że to będzie wtedy, kiedy tam chyba, nie wiem, dzień czy dwa dni później był jakiś tam dzień mężczyzny, nie? Jakieś takie bzdury wymyślili. Jakiś dzień mężczyzny. Nie, oczywiście, że nie wtedy. Odcinek dla panów jest dzisiaj, bo dzisiaj jest świętego Józefa, czyli patrona wszystkich mężczyzn. Panowie, słowo na dzisiaj dla was. Słowo podwójne, słowo, które znaczy rzecz pozytywną i negatywną. I chciałbym, żebyście o obydwóch dzisiaj pomyśleli. Mianowicie chodzi mi o słowo apoluo. To jest słowo, które się pojawia w historii świętego Józefa, wtedy, kiedy święty Józef postanowił Maryję potajemnie oddalić. Apoluo znaczy właśnie oddalić. Cóż to słowo oznacza? To słowo w swoim takim pierwowzorze, w sensie w źródle, oznacza przede wszystkim uwolnić kogoś, w sensie wypuścić kogoś na wolność, kogoś, kto był uwięziony, wypuścić go, żeby był wolny. I to oddalić kogoś wzięło się właśnie stąd. To jest dokładnie to samo słowo. I panowie, to myślę w takiej męskiej tożsamości oznacza dwie rzeczy. Chciałbym, żebyście dzisiaj w ten męski dzień, kobiety miały swój, dzisiaj mamy swój, pomyśleli o dwóch sprawach. Pierwsza jest pozytywna, w takim sensie, panowie, mężczyzna to jest facet, który nikogo nie niewoli. I nie chodzi mi w takim sensie, że tam kogoś właśnie bierze, nie wiem, w niewolę dosłownie, tylko który nikogo nie wiąże ze sobą takimi więziami, które by go zamykały, ograniczały, kazały mu, nie wiem, być mniejszym, służalczym czy jakimkolwiek innym. Panowie, my takie rzeczy robimy. Potrafimy, szczególnie też myślę w związkach na przykład z kobietami, robić z kobiety niewolnicę względem nas. Kogoś, kto właśnie ma spełniać nasze zachcianki, prośby, ma się nami zajmować i tak dalej. Nie, 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 nie. Panowie, bądźcie ludźmi, bądźcie mężczyznami, którzy oddalają, w tym sensie, chodzi mi o to znaczenie, którzy wypuszczają na wolność, którzy nie sprawiają, że ktoś staje się niewolnikiem, zakładnikiem naszych potrzeb, naszych pragnień, nie wiem, naszych braków i tak dalej. Ale z drugiej strony, to słowo, to samo słowo może też oznaczać coś innego, wręcz odwrotnego, czego też się musimy nauczyć. Mianowicie, mam takie wrażenie, że święty Józef, kiedy zamierzał Maryję oddalić potajemnie, chociaż wiem, że nie chciał w ten sposób zrobić jej krzywdy, to jednak mam wrażenie, że chciał się pozbyć pewnego kłopotu. W takim sensie nie radził sobie z tą sytuacją, nie wiedział, co ma zrobić w związku z tym, że Maryja miała dziecko nie z nim, no i postanowił, że po prostu trudno będzie mu żyć przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat w takiej sytuacji, więc powiedział sobie, to niech te kłopoty odejdą. I to jest, panowie, druga rzecz, którą my bardzo często robimy. Że są rzeczy, które są dla nas za trudne, za ciężkie, niewygodne i my się próbujemy po prostu ich pozbyć z życia. To są często ludzie też, którzy na przykład są dla nas trudni i ciężcy. To się może dziać w rodzinie, w małżeństwie. I że tak powiem, oddalamy się, porzucamy, bo już jest nam za trudno. Otóż w tym sensie nie oddalajmy. Tak jak w tym sensie oddalajmy, że nie pozwólmy, żeby ktokolwiek był naszym niewolnikiem, tak w tym sensie nie oddalajmy rzeczy, które są nam niewygodne, trudne, nieprzyjemne i tak dalej. Facet, prawdziwy facet, i tego Pan Bóg nauczył dzisiaj, myślę, świętego Józefa, to poprosił Józefa: Józef, nie oddalaj Maryi, w sensie weź ją i to będzie trudne dla ciebie, ale właśnie w ten sposób będziesz mężczyzną. Panowie, myślę, że bardzo by nam się przydali na świecie tacy mężczyźni. Tacy, którzy nie niewolą, ale jednocześnie tacy, którzy nie oddalają tego, co dla nich jest trudne. Panowie, na dzisiaj słowo, na cały dzień do przemyślenia, oddalać apoluo. Fajnie by było, żebyśmy na te dwa sposoby to słowo dzisiaj przyjęli. Ale to było mądre. Jest takie pojęcie samiec alfa, no. I ono trochę oznacza taką przywódczość, czyli masz, ludzie cię słuchają, jesteś, przewodzisz komuś, czyli jakoś go nie wolisz, nie? No bo on, masz zdanie, które jest ponad zdaniem. No i właśnie, co to w ogóle jest samiec alfa w ogóle, jak to brzmi w ogóle? No to ale... Nigdy więcej nie wypowiadaj w ogóle takiego słowa. Ale to samiec alfa. Czyli to nie jest pozytywne. Samica beta. No. To jest okropne w ogóle. Samiec alfa. Ale słyszałeś o tym tak w historii. No bo to jest zwierzęce takie, to się w ogóle wiąże zwierząt. No. Że masz takiego przewodnika stada, wiesz, który po prostu innych zagryzie. Samiec alfa, nie? Co to za facet w ogóle ma być? Pfff. Beznadzieja.
Czyli to nie jest męstwo. Nie. Żaden, nie jest nie. Nie bądź samcem alfa.